tym odcinku. Od najbliższego poniedziałku wszyscy wracamy do szkoły. Co? Stworzyłam stowarzyszenie i szykuję się do manifestacji. Niby ja mam wstawać o 6:30. Nie ma mowy. Po moim trupie. Zbuntujmy się, uczniowie. Oficjalnie ogłaszam wakacje. Totalnie ci odbiło. Po prostu zwariowałaś. Amelka, ty jeszcze śpisz? Już jest 7:30, za pół godziny masz lekcję. Umyj się, ubierz się, zjedz śniadanie, żebyś mogła normalnie pracować. Mamo, jeszcze 5 minut. Nie wiem, Amelka, po prostu nie chcę tu znowu przechodzić. Rozumiesz, masz wstawać, okej? Okay? Rozumiem się. Dzień dobry. A dzień dobry. Dzisiaj, słuchajcie, w trzecim stopniu, bo pani bardzo dobrze przygotowujecie. Dzisiaj będziemy otworzyli tą prezentację, którą wam przysłałam. I tam macie kilka zadań do robienia. Dobrze? I tutaj tylko tą metodą, którą was uczyłam na ostatnich zadaniach. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za aktywny udział w lekcji. I mam jeszcze jedną wiadomość. Od najbliższego poniedziałku wszyscy wracamy do szkoły. Co? Proszę pani, czy na pewno? Tak, już koniec z lekcjami zdalnymi. Spotykamy się stacjonarnie. Nie mogę już się doczekać. Amelka, Amelka, słyszałaś, że w poniedziałek wracamy do szkoły. Jak ja się cieszę, już nie mogę się doczekać. Codziennie będę się spotykać z moimi znajomymi. I wreszcie ta szkoła, jak ja dawno nie byłam w szkole. A w ogóle to... To już chyba się spakuje. Dobra, to idę się spakować. Mamo, czy to prawda, że my idziemy do szkoły? Czy tylko nauczyciele się pomylili? No tak stacjonarnie idziecie od najbliższego poniedziałku. Co? Nauczyciele w klasie Hani już to potwierdzili, czytałam też w dzienniku elektronicznym. No chyba się cieszysz, co? Wreszcie pójdziesz do szkoły, Amelka. Tak, cieszę się bardzo. Hania, ty się naprawdę cieszysz, że wracamy do szkoły, że będziesz musiała wstawać o 6:30, a nawet wcześniej i jeszcze będziesz miała kartkówki i sprawdziany i nie będziesz mogła nic zobaczyć w innej karcie. Oj, przestań, ja się bardzo cieszę. Chyba wszyscy się cieszą. Znam takich, co się nie cieszą. Uczniowie z całej Polski, połączmy się. Po tych wszystkich miesiącach nie mogą nas tak po prostu odesłać do szkoły. Przyzwyczailiśmy się do wygód nauki zdalnej. Nie mogą nam tego zrobić. Wakacje zawsze powinny trwać co najmniej 4 miesiące. Co najmniej 4 miesiące. Spontujmy się, uczniowie! Oficjalnie ogłaszam wakacje. Do szkoły wrócimy co najmniej we wrześniu. Co ty tutaj robisz? Stworzyłam stowarzyszenie i szykuję się do manifestacji. Że jak? Jakie stowarzyszenie? Co ty wymyśliłaś? Wakacje tak, szkoła nie. To skrót od WTSN. Patrz, stworzyłam logo. Stworzę transparenty na naszą manifestację i stworzyliśmy profil, na którym mam 24 tysiące followersów. Są w tej grupie uczniowie i moim zdaniem też na 100% są też jacyś nauczyciele, którzy wolą naukę zdalną niż naukę w szkole. Totalnie ci odbiło. Po prostu zwariowałaś.
tam, Haniu? Mamo, muszę cię zmartwić. Twoja młodsza córka już totalnie zwariowała. Dlaczego? Popatrz, założyła konto na Instagramie, mi powiedziała, że założyła stowarzyszenie. To jest napisane, że WTSN. Wakacje tak, szkoła nie. Nie powiedz... Mamo! Przepraszam. To nie jest śmieszne. No wiem, ale ona ma ciągle jakieś szalone pomysły. Ja myślę, że to przeczekamy, Haniu, no. To jest jakieś ale niebezpieczne. Ale popatrz, co ona tam nagrywa. Powiedziała, że zrobi jakiś strajk, że już robi... No mamo! No dobrze, no. Że już robi transparenty na ten... na ten strajk i że ona nie wróci już w ogóle do szkoły. A gdzie ona będzie strajkować? No popatrz, co zagrała. Wakacje powinny trwać co najmniej 4 miesiące. Zbuntujmy się, uczniowie, oficjalnie ogłaszam wakacje. Niezły ruch zorganizowała 24 tysiące followersów. No właśnie. Proponuję ją wysądować. Słuchaj. Przy okazji, pod pretekstem, przynieś taką grę, mam na górze taką grę Doble XXL, taka wersja ogrodowa tych znanych dobli. Będziemy się bawić i przy okazji ją podpytamy. Idź po Amelkę do pokoju i myślę, że zobaczymy, czy to jest naprawdę aż takie poważne. Mama Amelki nie ma w pokoju, ale yes! Znalazłam tą grę. Tam jest. O właśnie, Amelka poszła na dwór, bo rozpoczyna swoje wakacje, więc chodźmy do niej. Chodźmy do niej i zobaczymy, co da się zrobić. Okej. Okay. Idziesz z nami? Dobra. No dobra dziewczyny, więc gramy tak. W tej całej grze chodzi o to, że po tym kółku są rozłożone koła, plansze takie, na których sobie biją różne obrazy. I my wszystkie ustawiamy się w różnych częściach tego koła. To już mamy tak, tu, mama, tu, a ja. I będziemy się chodzić koła na koło po tych obrazach. Patrzymy na przykład, gdzie są takie same obrazy. Bo każdy jest zebra i tu jest zebra. To musimy powiedzieć zebra i przejść. No tak jak normalne doble. Tak, tak jak te dobre. Ale kto wygrywa? Chodzi o to, że wygrywa ten, kto będzie, czy musimy iść po tych obrazkach za sobą i jeśli na przykład ja złapię Amelkę z tyłu, bo już ją dogonię, no to wtedy ona odpada i wygrywa ten, który zostanie do końca. A, czyli tak szybko trzeba przejść, żeby dogonić osobę, która jest przed tobą. Rozumiem. Tak. Dobra. To ja fajnie. Dobra. Serce, klucz, jabra, znaczek, zebra, pajęczyna, taki kwiaczek. No dobra dziewczyny, dzisiaj się pobawiłyśmy, ale jutro trenujemy wstawanie o 6.30. Dobrze, mamo. Okay? Chyba sobie żartujesz, mamo. Też ogłosiłam wakacje. No, ale mama nie żartuje. My naprawdę tak musimy robić, bo w poniedziałek już wracamy do szkoły. No, trzeba trenować, Amelko, nie ma litości. Ja, wy wiecie, że jej nie pójdę do szkoły. Pójdziesz, kochanie. Żywcem mnie nie weźmiecie. Amelka. Widzę, że już się kładziesz spać. Bardzo dobrze. Wiesz, że jutro ćwiczymy ranne wstawanie? Trening przed szkołą? Tak, mamo. Dobrze. Budzik nastawiony? Na 6.30, tak jak prosiłaś. Strasznie się cieszę, że wracamy już do szkoły. Normalnie. No dobra, to ja już idę. To hej. Amelka, co ty robisz? Co ta muzyka tak głośno gra? Wycisz to proszę! Ale mamo... Amelka, wycisz proszę muzykę. Amelka, jest już 21. Ty jutro musisz wstać o 6.30. Trenujemy przed szkołą. Co ty wyprawiasz? Mamo, przecież są wakacje. Jaka szósta? Wstanę, kiedy będę miała ochotę. Oj, Amelka, poczekaj, mam coś dla ciebie. Zaraz do ciebie przyjdę. Znowu ta muzyka, proszę cię. Oj, oj, oj.
posuń się. Kotku, mam dla ciebie taką lampkę, która może rozwiąże te wszystkie problemy, ale teraz powiedz mi, dlaczego ty nie chcesz chodzić do szkoły, wrócić do szkoły? Mamo, mi się bardzo podobają lekcje online. Przecież można coś sobie zobaczyć na drugiej zakładce, można w piżamie przyjść, nie trzeba wstawać tak rano, można wstać o 5 minut przed lekcją. Amelka, ale chyba lubisz chodzić do szkoły, przyznasz to. I jakoś to ranne wstawanie opanujemy, może tak być? Online'ową? Lubię. Poczekaj, poczekaj. Ja mam tutaj taką lampkę królika, takiego jak twoja króliczka. Biała. Jest ładowana na USB. Zobacz, jest takiego miękkiego silikonu. Dotknij. I zobacz, świeci w różnych kolorach. I ma takiego... Robi różne minki. No ale przede wszystkim jest zegarkiem i ja ci nastawię budzik, ustawię ci przemiłą melodię, która cię będzie... budzić co rano. I wstaniesz spokojnie i miło. Nie wiem, ale i tak na razie nie chcę wstawać o 6:00. W ogóle nie chcę wstawać o 6:00. Dobrze, obudzi cię miła melodia, jakoś damy radę, ok? Do wszystkiego się można przyzwyczaić, o. Masz. Nie, no, ja ci to ustawię, spokojnie, nastawię ci godzinę, nastawię ci alarm i zaraz zobaczysz, dasz radę. Niby ja mam wstawać o 6:30. Nie mam mowy. Po moim trupie. Wyłączam to i wstanę sobie o... no wakacje sobie. Będę spała do tej godziny, do której chcę. Na pewno coś wykombinowała z tym rannym wstawaniem. Muszę sprawdzić, czy budzik jest dobrze ustawiony. No to się Amelka zdziwi, będzie myślała, że to 11:00, a ja jej przestawiam budzik na 6:30. Myślałam, że ty tak serio mówisz o tych wakacjach, a widzę, że z ciebie wzorowa uczennica. Idę spać. No co ty? Amelko. Mamo, ja wiem, co ty knujesz. Teraz będę cię bacznie obserwować. A teraz dobranoc. Oj, myślę, że ty się cieszysz z pójścia do szkoły, tylko tak udajesz. No nic, pośpij jeszcze. Amelka, gdzie ty idziesz? Chwileczkę. Ja? Na manifestację. Na jaką manifestację? No, organizuję manifestację. Co? Manifestację? Tak, mamo, manifestację. Nasze stowarzyszenie organizuje demonstrację pod Ministerstwem Edukacji. Amelka, jak ci to powiedzieć? O, wiem. Popatrz na plan. Zobacz, te zajęcia... Zaczynasz nie na pierwszą lekcję, tylko na drugą, 8:45, więc możesz później wstać. Tu masz prawie same WF-y, a w następnym tygodniu nie masz prawie zajęć, bo są egzaminy klas ósmych. I znowu luz i pewnie wycieczki, albo w ogóle znowu zdalne. Mamo, ale nie mogę zawieść moich koleżanek i kolegów i muszę pójść na tą demonstrację. No dobrze, Amelko, inaczej. Na koncie twojego stowarzyszenia rzeczywiście było bardzo dużo obserwujących, ale teraz jest tam tylko 5 osób. Czy myślisz, że to tylko moi znajomi? Myślę, że ci, co chcieli iść na manifestację, porozmawiali z rodzicami, jednak pójdą do szkoły. A to 5 osób
to mogli zostać tylko nauczyciele. Nauczyciele? No dobra, przekonałaś mnie, zostaję, idę do szkoły. Nie będzie tak źle, zobaczysz.